Zdarzenia drogowe, wypadki, kolizje, akcje ratunkowe i gaśnicze, działania prewencyjne, kontrole celne oraz zatrzymania. Bądź na bieżąco z raportem 112. 29 lipca około godziny 7 na drodze krajowej nr 62 doszło do zdarzenia drogowego. Policjanci wstępnie ustalili, że 37-letni kierujący Skodą podczas manewru wyprzedzania zderzył się czołowo z 51-letnim kierującym Oplem. W wyniku zdarzenia obydwaj kierujący oraz pasażerka Skody trafili do szpitala. Droga w Kępie Polskiej była całkowicie zablokowana do godziny 10. Kierowcy byli trzeźwi. 30 lipca w Sochaczewie mężczyzna w drodze na ryby strzelał z wiatrówki gazowej do wiat przystankowych. Uszkodzonych zostało 11 szyb, a szkody wynikające z działania 31-latka oszacowano na ponad 20 tysięcy złotych. Skierniewiczanin usłyszał już zarzuty i grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 26 lipca w Siedlcach policjanci prowadzili pościg za kierowcą BMW, który jechał bez tablic rejestracyjnych. Pomimo wydawanych poleceń przez policjantów przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania pojazdu, 35-letni kierujący nie reagował i podjął ucieczkę, w trakcie której uszkodził dwa radiowozy, a po zatrzymaniu nie chciał wysiąść z pojazdu. Zatrzymany mężczyzna to mieszkaniec Siedlec. Posiada dożywotnie zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Trwa zbieranie materiału dowodowego, na podstawie którego prokurator wyda decyzję co do przedstawienia mężczyźnie zarzutów. 30 i 31 lipca na terenie województwa mazowieckiego policjanci przeprowadzili akcję Trzeźwość. Funkcjonariusze udaremnili dalszą jazdę 113 nieodpowiedzialnym kierującym, którzy wsiedli za kierownicę spożywając wcześniej alkohol. Wśród nich znalazł się m.in. pijany kierowca karawanu. Policjanci przeprowadzili 53 689 badań na zawartość alkoholu w organizmie. Zatrzymali 99 praw jazdy, a także 4 osoby, które pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów wsiadły za kółko.